Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunkach są przedstawione grania na stosupy proste. Oblicz ich objętości. No to zaczynamy. Podpunkt A. I do każdego będziemy mieć wzór na objętość, czyli V równa się pole podstawy razy wysokość. No to zaczynamy. Pole podstawy to kwadrat. Czyli mamy 3 do potęgi drugiej, a to jest 9. Wysokość to 1. No i pod wzór. 9 razy 1 to 9. Pod punkt B. Tutaj mamy trójkąt prostokątny. Czyli w polu podstawy mamy A razy H przez 2. 6 razy 5 na 2. Możemy skrócić. 1, 3. 3 razy 5 to 15. Wysokość w tym przykładzie natomiast to 7. No i objętość. 15 razy 7 to 105. Tutaj najtrudniej, ponieważ mamy tutaj czworokąt. I jak my tutaj poprowadzimy sobie linię, bo nie znamy wzoru na pole takiego czworokąta, musimy sobie go podzielić na dwie figury. Będą to dwa trójkąty prostokątne. 4 na 7 oraz 1 na 8. Czyli w polu podstawy będziemy mieć pole powierzchni pierwszej i pole drugie. Z pola podstawy to jest suma obu tych pól. Wyliczamy P1. A razy H na 2. 1 razy 8 na 2. 8 na 2, 4. Pole drugie. Wzór ten sam. Czyli 4 razy 7 na 2. Tutaj 1, tutaj 2. 2 razy 7 to 14. Czyli pole podstawy to 18. Wysokość to 6. Zatem mamy 18 razy 6, a to będzie 108. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.